Cześć siemanko, z tej strony Marcin Gaming i was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przygotowałem dla was top 10 faktów o Golden Freddy. Przed obejrzeniem tego filmu upewnij się, że widziałeś wszystkie poprzednie oraz poprzedni, który był o Balloon Boyu, jak chcieliście. Niestety Balloon Boy. Zanim zacznę, pokażę wam arta od Majonez, którego dostałem już z jakiś czas, ale zapomniałem, jak mogliście zauważyć, dużo problemów u mnie było ostatnio technicznych i w ogóle. I niektóre arty po prostu gdzieś tam przepadły i no, na szczęście znalazłem i jak to się mówi, lepiej później niż wcale. Pozdrawiam serdecznie, a my teraz lecimy z odcinkiem. Golden Freddy jest niewidzialny na kamerach i to w każdej grze, poza w FNAF-ie 1, gdy występuje na plakacie. W minigierce z FNAF-a 2, która się nazywa Give Life, występuje na ułamek sekundy piąte dziecko, które jest prawdopodobnie duszą Golden Freddy'ego i w tym momencie dostajemy jumpscare Golden Freddy'ego i marionetka nie daje życia Golden Freddy'emu, ale on się sprzeciwia i daje sobie sam życie. Ta dusza, która straszy Williama, by weszedł do sprężynowego kostiumu, to ta sama dusza, która dostała w minigierce Happy's Day z FNAF 3 tort od marionetki. W Custom Nightach z FNAF 2 i FNAF SL występuje tryb Golden Freddy, który jest najtrudniejszym trybem w całej grze. Golden Freddy to Fredbear. A dlatego, bo gdy ustawimy samego Golden Freddy'ego w Ultimate Custom Night na 1 i damy mu Death Coina, aktywuje się jumpscare nie Golden Freddy'ego, ale Fredbeara. Fredbear i Spring Bonnie byli pierwszymi animatronikami, które byli w pierwszej pizzerii Fredbear's Family Diner. Te animatroniki nie tylko mieli funkcję robotów, ale też tryb kostiumów. To oznacza, że mogli sami się poruszać, ale mogły też wchodzić w nie ludzie. To, co teraz widzicie, to żaden fanart. To jest obraz z książki Scotta o Five Nights at Freddy's i ten obraz mi przypomina coś. Przypomina ono mi scenę z Happy's Day'a, które widzieliście już dzisiaj. I tak, marionetka daje tort Golden Freddy'emu, a teraz marionetka daje tort dziewczynce w czarnych włosach. Do tego w książce się dowiadujemy, że na imię ma Cassidy. I czy Golden Freddy to Cassidy? Mamy tutaj potwierdzenie, że tak. To jest Cassidy. Występuje ona w Ultimate Custom Night jako easter egg. Zachowuje się dokładnie jak Golden Freddy w pierwszej części gry, ponieważ pojawia się znikąd i znika. Na początku FNAF-a Golden Freddy był najbardziej ciekawą i tajemniczą postacią z tego uniwersum, a zaraz po nim była marionetka. Jeśli się dokładnie pomyśli nad fabułą pierwszych czterech gier, to się zauważy dokładnie, że chodzi tam wyłącznie o Golden Freddy'ego. Dobra, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a jeśli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. Do tego mam serwer na Discordzie i Instagrama, więc jeśli tam chcecie mi zobaczyć na social mediach, to wszystkie potrzebne linki są w opisie. No. Ja się żegnam, trzymajcie się, bye, cześć.